piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Do udziału w proteście zachęcał szef PO Donald Tusk. Na razie zamiast niego. I robi to samo co lider opozycji. Jednym z pierwszych uczestników protestów w stolicy jest robot. Maszyna wykrzykuje antyrządowe hasła oraz skanduje wolne media. A także śpiewa piosenkę Kocham wolność. Źródło niezależną.pl